Rozgawory na Kotlarskiej. Ojej. Dzień dobry, słuchaczu. Jesteśmy w kryzysie. Nagraliśmy jeden odcinek i okazał się nudny, więc teraz próbujemy nagrać następne. To są aktywne rozgawory, bo mamy rzeczy do robienia. Panie, ja 4 minuty przesłuchałem i myślałem, że zasnę, nie? Mm-hmm. Nie dało rady. Ja przesłuchałem i myślałem, że zasnę. Ja to montowałem i w zasadzie w katatonię wpadłem. Paramedycy musieli przyjechać z całego województwa, żeby jakoś mnie z tego wybudzić, więc nie chcemy wam tego zrobić, drodzy słuchacze. A dziś sobie opowiemy, przez jakie formy spędzania czasu i aktywność spotkaliśmy się i jak to wpływa na kotlarskość kotlarczyków i kotlarskiej. Ja pierwszy z Jackiem spotkałem, prowadząc warsztaty śmiechu niezależnie od siebie, ja pod nieco nieświadomą inspiracją Jacka. Co to znaczy nieświadomą inspiracją? Inspiracja była świadoma, ale ty tam byłeś nieuświadomiony. Był łańcuch połączeń. Partnerka twojego przyjaciela poznała ciebie i zaraziła jednego człowieka w Krakowie tymże pomysłem i zaczęli razem prowadzić te warsztaty. Ale chwila. Co to za warsztaty i co one mają wspólnego z zaraźliwością? Rozgawory na Kotlarskiej. Więc dzisiaj aktywne rozgawory. Mamy w kuchni z aneksem pokojowym 4 osoby. No i myjemy rzeczy, szeleścimy. Tu kurwa. Czeszemy konie. Kozą podkowy zakładamy. No bo koziołek Matołek szukał Pacanowa, bo tam kozy kują. Fake news, że w Pacanowie na kowali mówią kozy, więc to nie jest tak, że kozy są tymi, na których się operacje przeprowadza, tylko tymi, którzy przeprowadzają operacje. To co warsztaty zarażania śmiechem. Krąży po internecie taki faktoid, badania u podstaw którego metodologii nie znam, który mówi, że śmiech jest trzecią najbardziej zaraźliwą czynnością, jaką homo sapiensy się od siebie zarażają. No i nowa zagadka, co jest pierwszym najbardziej zaraźliwym zachowaniem, jakie homo sapiensy przejawiają tylko dlatego, że inny homo sapiens to zrobił. Drugim, według tego faktoidu, jest ziewanie, że jak jedna osoba ziewa, to wszyscy dookoła też ziewają. Co ciekawe, nie tylko homo sapiens, tak mają szympansy, proszę słuchaczy, też się zarażają ziewaniem i też się zarażają śmiechem, a śmiechem też zarażają psy na przykład. Ale szympansy zarażają się od siebie, czy to też działa międzygatunkowo, że od człowieka się szympans zarazi albo na odwrót? Nie wiem. Kolejna zagadka, jak wiesz, słuchaczu, daj znać. Ta sama nagroda, co za odgadnięcie poprzedniego. Więc jakbyś jeden i ten sam był wszystko odgadywał, nie szpanuj, co? Weź się uspokój, nie bądź taki bystry. Nie powiedział, że warsztaty śmiechu to warsztaty zarażania śmiechem. Ja bym powiedział, że prowadząc warsztaty śmiechu, korzysta się z tego, że śmiech jest taki zaraźliwy. Bo zaczynamy od udawanego, sztucznego śmiechu. Takie teatralne chichy, śmichy są na początku. I one przeradzają się w szczery śmiech. Ktoś po prostu pęka, wydaje mu się, że to, co robi, jest tak głupie i się śmieje szczerze. Żaden inny mechanizm obronny nie działa, drzwi są zamknięte, nie może uciec. Od jednego się zaczyna i wszyscy inni też się zaczynają śmiać. Rozgawory na Kotlarskiej. W kuchni mamy w kolejności od najlżejszych do najcięższych Paulinę i ona motylki robi. Tak dosłownie. Sztuczne, trochę. Takie z niteczki. Na szydełku motylki z niteczki. Potem ja chyba jestem najlżejszy i ja na razie to nagrywam, ale bym chciał pozamiatać, zmopować i ugotować. Jest też Andrzej. Teraz jem śliwkę, a później pewnie pójdę pracować. A gdzie ty pracujesz? Ja pracuję w Fundacji Stańczyka w Krakowie. Co dla nich robisz? Piszę wnioski do Urzędu Miasta, koresponduję z miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Będę podsumował to, co mieszkańcy Krakowa chcą zmienić w tak zwanym biuletynie informacji publicznej i przekazywał to naszym najjaśniejszym włodarzom. A ile płacą za robienie takich rzeczy? 1600 zł na rękę za około 20 godzin pracy tygodniowo. Jak to tak pan się tak bezwstydnie dzielisz z ludźmi, obcymi ludźmi jeszcze, pensją swoją? To chyba nawet na stronie naszej będzie wisieć. Burzające. Przejrzyste.
A mi się podoba. Oni o transparentność władz walczą, więc dobrze, że transparentni są. W ogóle Andrzeja nie widzę, tak jest przeźroczysty, wpadam na niego ciągle i się potykam. Paulina dostała yerbę zamiast kawy, bo potrzebuje się pobudzić, a Fibrys pracuje za darmo w promocji yerb. Już zrobiłam faux pas, bo ją zepsułam i pomieszałam. A już siorbałaś? Pierwszy moment, kiedy byłem na warsztatach śmiechu u ciebie, byłem raz w moim życiu. Był taki pan, który się nazywał Tomek i nie był to zapytliwy Tomasz. Pan Tomek robił takie szkolenia z komunikacji dla grupy młodocianych demokratów. Młodociani politycy, zakała narodu. I ja byłem częścią tej zakały. Śmiałem się wtedy z tymi ludźmi i kontekst był taki, jaki był i myślę, że chciałbym to powtórzyć w innym kontekście również. To było dość wcześnie w naszej znajomości, jeszcze to było w Gdyni. Dum, dum, dum! Bo oryginalnie Fibrys jest z Gdyni, ja jestem z Gdańska i my jesteśmy pewni, że te dwa miasta są znacznie gorsze niż Kraków. I znacznie. Andrzej, pan złoty, żółty Andrzej, jest z Olkusza i on nie jest pewien, czy być może to Olkusz jest lepszy niż Kraków. Olkusz też spoko. Jakbym was jakoś sprowadził do Olkusza, to wtedy byśmy przejęli cały Olkusz i też byłoby ciekawie. Nie sprowadziłbyś nas. Dlatego pozostajemy w Krakowie. A rozmawiając czasem z krakowianami, którzy mówią, że Kraków, o, jak niedobrze mi się żyje w Krakowie. Mam takie poczucie, jakbym był takim starszym panem i laseczką groził młodzieży, mówiąc: wy nie wiecie, co, jak macie dobrze tutaj. Jak wy macie dobrze, wy niewdzięczni, niewdzięczni ludzie. A to mówicie, że Gdańsk i Gdynia nawet razem ze swoimi zaletami, jako jeszcze Trójmiasto z Sopotem w pakiecie, razem nie dają rady Krakowowi? To jest wada tych miast, że one są przy sobie i udają jeden twór, ale tylko udają, bo tak naprawdę to nie są. Wszędzie daleko jest, tak takiego masz smaka, jestem, że pojadę tam na imprezę, bo blisko mam. Potem się okazuje, że daleko miałeś, że godziny całe spędziłeś w tramwajach, autobusach, korkach, rowerach. Zależy, czym podróżujesz piechotą, w ogóle nie ma co iść, bo daleko jest z Gdyni do Gdańska. Trójmiasto to jest taki zakalec Polski. W Krakowie piechoteczką wszędzie sobie pójdziesz, cyk, 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 nie jesteś abstynentem, możesz sobie stan świadomości zmienić i bezproblemowo trafiać w miejsca legalnymi sposobami. A tam bez samochodu i z samochodem źle. Rozgawory na Kotlarskiej. Nie. Nie będę sierbać yerby, bo to niekulturalnie jest. No to jak ją wypijesz, jak ona ze słomki potrzebuje dostać się do ciebie? Delikatnie. Ja próbowałem siorbać specjalnie yerbę, tak aktywnie chciałem ją wysiorbać, ale kłopot jest, bo to zwykle przez taką słomkę się pije z siteczkiem i ona tak słabo siorbie, trzeba dokończyć prawie płyn i potem jak jest taka resztówka, to wtedy można siorbać w nieskończoność. Ja tak tylko na otuchę powiem, że też ostatnio zepsułem yerbę mieszając ją. A ja to byłem na warsztacie, jak pić yerbę i teraz ja wiem wszystko o materkach, bombilach, temperaturach, suszach. Wszystkim wiem, wszystko już. Nagrywka aktywna, mamy takie dodatkowe funkcje, musimy stosować, dodatkowe utrudnienia, że żeby się nie nagrywało jak woda z kranu w kuchni z aneksem się leje, to Andrzej warzywa myje w toalecie. Mam nadzieję, że nie w sraczu. A to tam, gdzie można anusa rozluźniać. I umył. Hurra! Dum, 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 dum. Ja chyba zrobię pauzę, bo strasznie dużo mamy do zrobienia z tym gotowaniem i to się nie można skupić na wszystkim naraz, ale jeszcze wrócimy jak do jedzenia czy coś. Po prostu nie mieszkałem w innych miastach. Może nie potrafię docenić tego, co w Krakowie przeważa na korzyść Krakowa. Uznaję to za oczywiste. Cudze chwalicie, swojego nie znacie. Gdańsk i
Gdynia to nie są takie najgorsze miejsca do mieszkania. W Polsce znalazłyby się znacznie fatalniejsze i pewnie w innych krajach też. O, w ogóle witamy Czechów, Ukraińców, Anglików i w ogóle wszystkie stwory i potwory, które mówią w językach różnych niż polski. Jeżeli jakiś tłumacz by to przetłumaczył, to my się bardzo cieszymy. Cześć, 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 hello, konnichiwa. Znacie jeszcze jakieś? Dzień dobry. Buongiorno. Guten Tag. Zdraspujcie. Chujem w mordę? Good morning. Bonjour. Guten Morgen. Twój stary? W jakim to jest języku? Młodzieży podwórkowej? A, to prawda. Hola! Kocik zna się trochę na komputerach. Tam są jakieś protokoły komunikacji. Czy urządzenia mówią do siebie dzień dobry? I jeżeli tak, to jak to można najbardziej symulować? To jest w zerach jedynkach w ogóle? Jak to się robi? Nie wiem, czy pamiętacie, drodzy słuchacze, jak jeszcze internet był przez telefony. Teraz też jest przez telefony. Wtedy inaczej działało i trzeba było zadzwonić do internetu. Jak się dzwoniło do internetu, to w słuchawce był taki charakterystyczny dźwięk. Pomysł, żeby właśnie pomieszkać w miejscu różnym od tego, które znasz najlepiej, to jest dobry pomysł. Nie musisz długo, jak ci się nie spodoba. Rok sobie pomieszkaj, prawie każde miejsce jest znośne przez rok. Wtedy będziesz wiedział, czy Kraków jest najlepszy na świecie, czy równie dobry jak Olkusz. Na pewno nie jest. Język mi się przypomniał. Jest taka zabawa, to się nazywa gibberish, że się mówi w takim udawanym języku, takim siempelinkiem, ciafalapakara, timpelinkiem, tytytupu. Ale mi lach, tym dziadzie, nie lach, Tam bardzo różnie może być przywitanie. Nawet możemy się tego mówić, że to, co każdy z nas zrobił, to było długie i formalne przywitanie. Tłumaczenie w następnym odcinku. Rozgawory na Kotlarskiej. Tak zainspirowane przedszkolem. Bo Paulina w przedszkolu pracuje. Więc jest takie miejsce, nazywa się Ambasada Krakowian. Więc Ambasada Krakowian, takie miejsce jest, gdzie na przykład różne warsztaty się odbywają czasem. I tam w tej Ambasadzie Krakowian jest taka Joanna. Ona rysuje i robi warsztaty również czasami. I również czasami dla dzieci robi te warsztaty. W tej Ambasadzie Krakowian też można do pracy przyjść. I to strasznie nudna historia jest, mam wrażenie. To prawda, nudna historia jest to strasznie. Zacznę od początku i opowiada jakoś tak z szwamfarem. Jest takie miejsce! Jacek właśnie mnie opluł, próbując zainscenizować entuzjazm. No więc... energię potrzebuję, róbcie coś. Dawaj. Proszę Państwa, zbliża się osoba, która będzie łaskotała. Już okay, przygotowała się. Atakuje szyję. Atakuje bardzo, bardzo dynamicznie. Atakuje tutaj szyję, tutaj kark, tutaj pachy, ale osoba łaskotana niespecjalnie reaguje. Nawet poddaje się, rozpościerają swoje wszystkie kończyny. Tak, wygląda niczym ten motyl z włóczki. Ten człowiek nie działa, zepsuł się. Jakby nie miał łaskotek, pozazdrościć. Ani nie ma kolanka nawet. Pod kolankami nie ma. Kolanko się znalazło, łaskotki. Proszę Państwa, człowiek pęka. Mocniej trzymaj. Kolejne osoby atakują. I tak, człowiek pękł, proszę Państwa. Czy ten człowiek teraz będzie w stanie opowiadać historię o ambasadzie, dzieciach, Joannie, Nie wiem, to jest trochę tak, jak kaci robią, nie? Ale najstraszniejszą rzeczą podczas tortur nie jest ból, ale sama myśl o nim. Kaci na przykład biorą taki młotek, no to teraz w rękę. Tak podnoszą go mocno i uderzają w stół. I ludzie się krzyczą, wiją i dopiero jakiś czas im zajmuje, zanim się ogarną, że to w stół było uderzone. Ręka jest okej. Okay. Próbuj Jacka, który podszedł i ze swoim złowieszczym grymasem... palcami zaczął przebierać w mym kierunku, bieżąc. Mam kawałek marchewki w ustach. I mam teraz powiedzieć nazwę zwierząta i jakąś chorobę, na którą ono choruje. A oni będą mieli zgadywać. Tłumaczę, trzeba mieć w ustach pomiędzy zębami jakiś obiekt, na przykład kawałek marchewki, ziemniaka albo palce. I powiedzieć nazwę jakiegoś zwierzęcia i choroby. A uczestnicy gry mają zgadywać, cóż to jest.
Nie to pewnie euroją. Nietoperz! Cholera, nietoperz! Czy to był nietoperz z ebolą? Dobra marchewka. Tak było. No więc, przedszkole. Ambasada Krakowian. Ebola wyewoluowała w nietoperzach. A się okazuje, że żeby ssak potrafił latać tak sprawnie jak nietoperz, to jego mięśnie rozgrzewają się do temperatury wyższej niż 40 stopni Celsjusza. A gorączka, sposób ochrony przed wirusami, i dlatego ebola jest taka groźna, bo człowiek się podgrzewa do 40, powyżej 40 nie może, bo mu się zetnie białko i normalne wszystkie inne wirusy mówią, nie mogę wytrzymać, chyba się wyprowadzę. A ebola mówi, przyzwyczajona jestem, w nietoperzach żyję, one i takie są ciepłe zawsze, mają jakieś swoje sposoby, po pierwsze na ebolę, a po drugie na to, żeby taką temperaturę wytrzymywać. O. Ambasada. Ambasada Krakowian. Piękny poranek w Krakowie. Idę sobie do pracy, do ambasady Krakowian, gdzie wiem, że zazwyczaj panuje spokój, cisza i można się bardzo dobrze skupić na pracy. A w przerwach przebywają tam dorośli, ludzie, których lubię. Jaka jest rola prowadzącego w warsztatach śmiechu? Dlatego, że na Sokrates Cafe rola prowadzącego jest tylko i wyłącznie pomocnicza. Prowadzący pomaga ludziom utrzymać tą strukturę i utrzymać tą atmosferę rozmowy. Nie narzuca nic, nie wymaga, tylko proponuje bardziej. Jak jest na warsztatach śmiechu? To zależy, czy pytasz o moment, w którym wymyślamy, projektujemy trening, czy o moment, w którym go prowadzimy. Interesuje mnie projektowanie treningu. Więc warto mieć jakiś pomysł i miejsce, do którego chcesz zaprowadzić grupę. Jeżeli chodzi o warsztaty śmiechu, to one mają być integrujące i też mają wprowadzić ludzi w odmienny stan świadomości. Jeżeli uda Ci się zrobić tak, że ludzie będą śmiali się szczerze i będą śmiali się intensywnie i śmiali się długo, to im neuroprzekaźników różnych w głowie się natworzy i będą mieli odczucie takiego w zasadzie upojenia, mimo że nie będą żadnych substancji przyjmować. I żeby to osiągnąć, tworzysz strukturę. W postaci instrukcja, ćwiczenie, instrukcja jest odpoczynkiem, ćwiczenie, wysiłek, do tego, żeby stworzyć u nich pewne kompetencje. Każde kolejne ćwiczenie, no, każde to przesadziłem, zaawansowane ćwiczenia korzystają z tego, czego ludzie nauczyli się na poprzednich. I ja na początku ustalam, żeby ludzie czekali na wysłuchanie całej instrukcji i wykonywali ćwiczenie dopiero w momencie, kiedy ja powiem start. To jest taka pierwsza instalacja i bez tego wszystko się rozpłynie, będzie jeden wielki chaos. Później uczę ich komunikacji ze mną przez podniesienie ręki. Wydaje się być banalne, ale jeżeli tego nie zrobisz na początku, a później będziesz potrzebował w jakiś sposób porozumieć się z grupą, to oni nie będą nauczeni tego, że ty naprawdę liczysz na odpowiedź. Więc na początku mówisz, dzień dobry, niech podniosą ręce te osoby, które lubią się śmiać. Wiesz, że wszyscy lubią się śmiać, widzisz, że nie wszyscy podnieśli rękę, w związku z tym upierasz się i mówisz, nie, no ale naprawdę, chciałbym wiedzieć, kto z was lubi się śmiać i podnoszą rękę. Dla treningu możesz zapytać ich, a kto z was jest z Krakowa? Kilka osób podnosi rękę. A kto z was jest poza Krakowa? Kilka osób podnosi rękę. Jeżeli są tacy, którzy dalej nie podnieśli, no to drążysz. I jak nauczysz ich tego, to możesz iść dalej. Ja potrzebuję też, żeby uczestnicy warsztatu nauczyli się różnych formacji. Dobieranie się w dwójki, trójki, czwórki, podzielenie się na dwie wielkie grupy, zrobienie kółka, zrobienie szeregu, zrobienie rzędu. I tego w czasie całego warsztatu, od najprostszych formacji do najtrudniejszych, ich uczę. Potrzebuję, żeby oswoili się z dotykiem, więc zaczynamy od podania sobie dłoni, bo to jest coś, na co każdy się zgodzi. I przez kolejne ćwiczenia dochodzę do tego, że leżą sobie na brzuchach wtedy, kiedy się śmieją i ich głowy skaczą wraz z kolejnymi skurczami przepony. Jeśli tego wszystkiego nauczysz warsztatowiczów, to powinieneś dojść do założonego celu zintegrowania i upojenia. Jeżeli masz jakieś inne cele, na przykład chcesz rozwijać wyobraźnię albo kreatywność, to jest jeszcze kilka rzeczy, których musisz ich nauczyć. Na początek jednak to powinno ci wystarczyć. Jacku, ciekawe rzeczy opowiadasz. Wychodzi na to, że dużo zależy od celów, które masz założone, zanim zaczniesz prowadzić warsztat. To prawda. W przypadku warsztatów cel jest kluczowy. Co się dzieje, kiedy już ten warsztat prowadzisz? W czasie prowadzenia masz dwa zadania. Rozpędzać, zatrzymywać, skupiać uwagę, kiedy już masz uwagę, podawać instrukcję, sprawdzić, czy instrukcja była zrozumiała. Jeżeli tak, to zastartować ćwiczenie.
Żeby warsztat śmiechu dobrze wychodził, musi mieć jeszcze dodatkową umiejętność prawie zupełnego, a chwilami zupełnego opuszczania uwagi uczestników, tak żeby oni między sobą się mogli zarażać, na siebie nawzajem reagować, bo jeżeli ciągle będą patrzyli w twoim kierunku, to nie udźwigniesz tego. Będą za daleko, nie możesz każdemu spojrzeć w oczy, nie możesz zareagować na każdego z osobna. A o to chodzi, żeby ludzie w interakcji z innymi budowali spontaniczność, chęć do śmiechu. Znikanie uwagi wydaje mi się dość trudnym zadaniem dla warsztatowca. Bardzo łatwo, kiedy jesteś w punkcie, gdzie masz ludzką uwagę, po prostu sobie ją zabrać i trzymać ją jak najdłużej możesz. Wtedy to nie byłby warsztat, a wykład. Tuwanie się w cień wydaje mi się ważną umiejętnością, a z drugiej strony trudną. Wymaga dużo, dużo uwagi chyba od prowadzącego. Nie pamiętam, czy tak miałem kiedyś. Teraz dla mnie jest to okazja do odpoczynku, więc mogę sobie zregenerować skupienie, jeżeli mi się w innych częściach warsztatu wyczerpie. I w ogóle jest tak, że ja dużo bardziej lubię sytuacje, w których wszyscy są zaangażowani, niż taką, w którą jest osoba albo grupa na scenie, a cała reszta to publiczność. Bym powiedział, powołując się na doświadczenia z festiwali, że drażni mnie w jakiś sposób ta sytuacja gwiazdor, publiczność. Unikam koncertów na żywo. Rozgawory na Kotlarskiej. Nie tego dnia, ponieważ tego dnia dyn, dyn, dyn. Było inaczej. Dyn, dyn, dyn. Nie było tak jak innych dni, kiedy tam byłem. Było nie w ten sposób, jak jestem przyzwyczajony do tego, że było zwykle. Idę sobie do ambasady, żeby popracować. Rozkładam sobie laptopa. Będę kodził. Ale ku mojemu zaskoczeniu słyszę harmider. Cóż to? Pomyślałem. Okazuje się, że warsztat tam był kulinarny. Miam, miam, miam. Oprócz harmidru również był bałagan. Rzeczy się kleiły od różnych rzeczy. Jakichś takich różnych rzeczy, co się do gotowania. Ja nie umiem gotować, ja jem taki proszek po prostu na co dzień, i więc nie pytajcie mnie, co to było. W każdym razie trzymają się od pokoju tego z daleka. Prowadzącą warsztat była moja znajoma. Z tego, co pamiętam, mikrofon jest za wysoko, chciałam powiedzieć, więc myślę, że Joanna by mnie zrozumiała, bo też nie jest za bardzo wysoka, jest przeuroczą osobą i ma kręcone włosy ciemne. Akceptuję ten opis. Joanna jest domkiem w głębokim lesie, dość niewielkim, domkiem z ciemnego drewna, porośniętym bluszczem, z niewielkimi, bardzo ładnymi oknami i białymi okiennicami. Na początku troszkę może się wydawać, że jest półmrok, ale jak przejdzie się do innych pomieszczeń, to okazuje się, że w tym mieszkaniu, domku właściwie, jest zaskakująco dużo światła. Można się trochę pozaskakiwać paroma rzeczami, które się tam znajdzie, ale generalnie panuje bardzo duży ład, duży spokój. Można posiedzieć, pomedytować, odpocząć albo poeksplorować. Jest wszechogarniająca atmosfera i zapach lasu. Ja bym dodał, że ona całkiem atrakcyjna jest dla mnie. Jej głos nie jest bardzo mocny. Ponieważ harmider jest i dzieci gadają, krzyczą, zajęte są rzeczami, jest problem zwrócenie uwagi na siebie, żeby powiedzieć instrukcję, poinformować je o czymś. I tak sobie siedzę w tym harmidrze. To męczące jest, jak tak próbujesz pracować, a tutaj nagle masa hałasu. To tak jakby próbować pracować w galerii handlowej w dniu, kiedy promocje są. Nie popracujesz. Albo pracować w przedszkolu. Czytać książkę w przedszkolu. Tak sobie pomyśl, wyobraźcie to sobie. Joanna nie ma takiego mocnego głosu. I ona bardziej inwestowała w wysokość, żeby przebić się ponad harmider. Wyobraźcie sobie w takiej galerii handlowej albo w takim przedszkolu, że jeszcze ktoś, żeby zwrócić waszą uwagę, odpala syrenę i... Mówisz o ćwiczeniach na warsztacie śmiechu. Po co na warsztacie śmiechu ćwiczenia są? Jeżeli warsztat ma trwać półtorej godziny, idealnie byłoby powiedzieć dzień dobry, śmiech jest zdrowy, lubicie się śmiać, wszyscy przeważnie mówią, że tak, no to od teraz przez półtorej godziny śmiech, 3-4 start. Byłoby pięknie, ale... Wyobraźcie sobie, że się nie udaje. Jak to możliwe? Jest struktura, tłumaczy się ćwiczenie. Ćwiczenie jest proste, rytmiczne, zachęca do tego, żeby wszyscy razem w jednym tempie robili rzeczy.
jak się jest prowadzącym, liczy się na to, że ono z ustrukturyzowanego śmiechu przejdzie w spontaniczny. I też jeżeli już widzisz, jako prowadzący, że grupa jest gotowa, to próbujesz takiego w antyfortelu i mówisz, słuchajcie, a teraz zrobimy śmiech zupełnie bez powodu. Ja powiem 3-4, a wy się śmiejecie najdłużej jak to się da. Mi najdłużej dało się śmiać z grupą w ten sposób przez ponad pół godziny. Na setki warsztatów, które poprowadziłem, udało się 3 razy. Zawsze w wyjątkowych sytuacjach. I przeważnie, co może zaskakujące, w małych grupach. Rola prowadzącego to jest zadbać o strukturę, dać ten śmiech na rozdruch, żeby od ciebie się zarażali, bo ty już powinieneś potrafić sobie robić na tyle dobre samopoczucie na widok warsztatowiczów, żeby ci się chciało szczerze śmiać. O, żeż kurwa! Ile udało ci się wtedy wykodzić? Pamiętam tylko to uczucie, kiedy wychodziłem stamtąd tak oszołomiony. Jakby miałem wrażenie, że tak byłem zupełnie oszołomiony, trochę jakbym właśnie był świadkiem jakiejś bitwy. Nie wiem do końca, gdzie jestem, wychodzę na ulicę. Tak jak moderator na Sokratesie. Pilnujesz, żeby nawykowe tendencje powstrzymać. Jeżeli kogoś chcesz zmusić do śmiechu, to na pewno warsztat nie wyjdzie. Jeżeli tego nie wiesz, prowadzący, to weź tego nie słuchaj, przewiń od początku powolutku, odsłuchaj tego sobie i przesłuchaj jeszcze raz i odsłuchaj i przesłuchaj się, naucz, że nic na siłę. Jeżeli ludzie przychodzą grupami, rodzina przyjdzie, jakieś ziomki, jakieś kumplostwo, to czasem ja jako prowadzący widzę, że ktoś na kimś presję wywiera, że to mówi, na warsztat przyszedłeś, a się nie śmiejesz. To wtedy jest moja praca, żeby to ukrócić i powiedzieć, nie, jak nie ma ochoty się śmiać, to daj mu czas, może za 10 minut będzie chciał, a może dzisiaj nie jest dla niego taki dzień, w którym śmiech jest najlepszą rzeczą. Każdy w swoim tempie, niech się śmieje, powolutku, proszę nie zmuszać innych do śmiania się. Tym zajmuje się prowadzący warsztatu. Rozgawory na Kotlarskiej. W Krakowie patrzę, że jak coś świeci, jak ludzie mnie mijają, to co świeci, to pewnie słońce jest, ale wtedy nie miałem tego w głowie, nie rozumiałem, co to świeci. Tak idę i tak próbuję się odnaleźć w świecie, który jest zupełnie inny, jest straszny, jest... Każdy bodziec był dla mnie jak szpila idąca przez mózg. Ale rozumiem, że byłeś tam dłużej niż 5 minut. No tak mniej więcej, nie wiem, 4-5 godzin pewnie. Standard, dzień jak co dzień dla pana albo pani przedszkolanki. Dla państwa przedszkolanków. Nauczyciela przedszkola, sorry. Jak oficjalnie się zbiło. Te 3 osoby, które dzisiaj do was mówią, to są te osoby 3, które mieszkają na Kotlarskiej teraz. Są jeszcze inne rzeczy, które nas łączą i znajdują wyraz na Kotlarskiej. Na przykład każdy z nas w jakimś stopniu potrafi żonglować. To prawda. Ja na razie jestem na poziomie 3 piłeczek. Ja sobie żonglowałem autostopem jadąc na stacji, nie miałem co robić, kierowców za bardzo nie było, to sobie pożonglowałem. Nawet taki pomysł miałem, żeby pożonglować pod McDonaldem, żeby rodzice przychodzili, żeby dzieci się zatrzymywały i wtedy będę z rodzicami rozmawiał. Taki fortel. Co nas jeszcze łączy? Każdy z nas skończył co najmniej 1 10-dniowy kurs Vipassany według pana Goinki. Żeby nie być właśnie patałachem, żeby się nie dać emocjom tym wstrętnym. To prawda, że chodzi o radzenie sobie z emocjami, ale nie żeby je stłamsić i wyzbyć się ich. I łączy nas jeszcze przyjaźń. Nagrywka aktywna. Dobrze mówię. Brytki. Kolega po prostu się nie boi mnie, malutkiej, a to jest błąd. Ja jestem. Proszę. Wydaje dziwne dźwięki. Nie to pewnie. Może K. I K.
Kaci mówię. Kaci, iście Kaci. Ze śliwką za zębami. Zakładałeś kozą. Dosłownie motyw. Kasper, przyjazny duszy. Miam, miam, miam. Chyba przesadziłem troszeczkę. Dzień jak co dzień. Jak to jest dobre. Miam. Miam, miam, miam. Miam, miam. Miam! Miam, miam, 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 miam,